Ja też jestem odpalony, chłopaki cheaty i te sprawy. Dobra. Był to zwykły dzień, podczas kiedy Imperator właśnie, Lord Vader właśnie zabijał Imperatora. A tymczasem nagle zalęgły się groźne propy w tej salce. Tak, bo energia Imperatora ożywiła niektóre przedmioty. No, to się zdarzy. No i trzeba było wezwać gwiezdnych chłopców, hunterów, Tak. No, Pieseł i Iron Man to są po prostu najlepsi łowcy. To jest nie. Alright. Dobra, kto pomyślał, żeby po Iron Mana zadzwonić w poszukiwaniu groźnych propów? Nikt, ale pomyśleliśmy. Dobra, chodź kupcom, wiem, że oni się nie schowali. Tutaj się schowali, na bank. Na bank, chodź, się schowali. Tak, na bank się schowali, chodź. Nie, no wątpię. Nie, no co ty, na 100%. Iron Man i jego mechaniczny pies. Dobra. XD. I teraz powciskaj kombinację, te sprawy i okej. Tak, zaraz ich znajdziemy, zobaczysz. Tu są na 37%, albo nawet na 100%. 37% to naprawdę jest duża... Dobra, otwórzmy. Lecę do góry. Dobra, tylko czekaj, windę zamknij, żeby jak coś wiesz. Nie ucieknij, nie? Muszą tu być, kurde. Czekaj, a może taktyczna beczka, nie? Ja już wiem, jaką wam podpowiedź dam później. Ej! Patrz, znalazłem windę, Kupson! No wiem, tutaj są 4 windy. Dobra, tu muszą być, na bank. Tak, 4 windy? Wydaje mi się, że wrócimy na to samo miejsce, ale... Ty kurde, w życiu. O, cześć Piotrek. Hej, próbuję chodzić po schodach, ale się nie da. No właśnie widzę. Dobra. Dobra, tu muszą być. O, widzisz, tu jeszcze nie byliśmy. No tutaj są schody. To jest dobry znak. Ej, właśnie, bo była moca coś o schodach. O nie. Ej, kupco, no rozrysowujesz tak naprawdę... położenie wszystkich tych propów? Tak mniej więcej zapamiętuję. Czekaj, właśnie, no, nie musisz wiecie, ale to... Kuba sobie pisze wszystko na karce, a później robi sobie tatuaż jak w Prison Breaku. Taki... Dokładnie. No właśnie, i później, kurde, Escape to jest taki chłopaki, że... Ej, dobra, poczekaj. Gdzie jesteś, diabeło? Ty, bloody, może oni są w tym fancy room, nie? Może tak być, kurde. I ja tak sobie siedzę tutaj w miejscu, w którym jestem, także... Siedzę, czyli możliwe, że bawić. Kim był? Halo, był jakimś takim stojącą lampą. Taki R2D2 trochę, tylko bez D2. Stojąca lampa R2D2, nie? Tak, stojąca lampą był. O to ja byłem taki R2D2 bez D2, wiesz o co chodzi, tylko R2. Rozumiem, tylko R2. Dobra, to został nam jeszcze jeden zawodnik. Tylko gdzie on mógł się schować, co nie? Gdzie ten plaguszek? Poczekaj, pieseła, bo tutaj... Oho, widzisz pieseła. Ej, zauważył piesła? Piesła zauważył? Tu jest piesła. Ej, czyli musi być krzesełem. Krzesełem musi być. Krzesełem. Może jestem robotem sprzątającym. On musi gdzieś tu być. Fuck, nie, to nie było. Nie, musi gdzieś tu być, kurde, on jest jakimś... O, pirapał Piotrek. No, co się, kurde, śmiejecie? To jesteś ty pewnie, patrz, nie? Nie, no tak. Gdzieś tu. O, papi... Ej, coś mi mrugnęło, poczekaj. O, papi, piripapu! Coś mi mrugnęło. Mi też coś właśnie mrugnęło, tak. Piripapu! Dostaliśmy transmisję z odległej planety. Robocie, widziałeś, że szukamy tutaj takiego propa, który się gdzieś tu zalęk. Widziałeś go może gdzieś? Nie. Oczywiście, że nie. Jestem robotem sprzątającym tylko. Okej. Jesteśmy windą pojechaliśmy. Okej. Winda się... Wow. Coś się zadziałało do końca. No, robot nie widział, nic skacze na były kurde, drama. Ludzie byli. Trochę przypał, jak coś się zrobił. Generalnie był robotem, który pojechał na górę, Kupsoniku, wiesz? Robot, który pojechał na górę. No, był bardzo nieposłuszny generalnie, masakra, prosiłem go. To nie? No, dobry robota. No zły nie robot. Jedź na górę, ty robocie. A on jadę. Ja tak bo powiedziałem, robot był. Nie? Powiedziałem mu, kurde, weź ogarnij dupę. Tak powiedziałem do robota, a on... Ej, czemu taki czas międzyrundowy długi? No nie wiem. Czemu taki czas? Something is now jest tutaj. Może się teraz coś... Bloody, weź napraw. Ej, może się coś zbugowawszy teraz. Nie, zbugowawszy naprawszy. Tak. Może następna runda się naprawszy, no bo przecież było normawszy. A ja nie mogę spektakować w ogóle Kupsona. Też dziwne. To tam spacja ciśnij. Właśnie z nie wiem, klikami, tylko na ciebie mnie przekierowuje. Piotrek, wpisz killa w konsoli. Myślisz, że ja żyję? Bo ty masz spectating plaga, ty się chyba zbugowałeś, wiesz? Nie, wpisałem w konsoli killa. Ty się zbugowałeś. Może wy się zabijcie, chłopaki. Dobra, niech stracę. Zabiłem się. O. Mi się wydaje, że Piotrek się zbugował, bo... Ale bladzi, to się żyje. Czemu ja żyję, kurde, dobra, to dlatego tam nie schodzimy właśnie, bo się żyje tam.
O, bo jak ty, ja cię mogę spektatować, gdy ty nie żyłeś, wiesz? Gdy ty spektatowałeś, ja mogę cię spektatować. Dobra, chyba coś się zbugowało po prostu, dlatego. Dobra, panie, jest dużo szukających. Patrz, patrz na to. O nie, to czekaj, to wiesz co? Ty patrz, cholera, ruszyłem, ale przypał. Dobra, idę stąd. Ej, nie, mam pomysł, chodź, patrz, no idę, wiem, gdzie pójdziemy. Oni się w życiu tego nie będą spodziewać. W życiu. Przecież nie domyślą się, chodź szybko. No nie wiem, ale dobra, okej. Nie domyślą się. Dobra, spokojnie, dobra. I patrz, jaką strategię robię, dobra? No, patrz, jaką strategię patrz. Oni pomyślą sobie, ha! Oni pomyślą, a my wtedy zrobimy ubudubudub. I patrz, oni wtedy, patrz. I robi tak, ej, tu jest ten. Ile tego tu jest, kurde? Dużo. No. Tak. Może jest w czym wybierać, stary. No. Kurde, faktycznie. Tak od tego, no, tak całkiem sporo, co nie? Dobra, kupcą. Dobre info. Jakby całkiem tego sporo, to ten i całkiem chłopaki. Sporo będzie wtedy. Dobra, usłyszę. Całkiem sporów. No bo czekaj, my tacy sporo ludzi jesteśmy. O, tu, tutaj się, o patrz, patrz. O, ale znalazłem. Dobra, tu o, się o, patrz. Patrz, ale... widzę ich tam. Łobuz. Gdzie jest tam? Gdzie są, gdzie są? No, widzicie, są, kurde, tajemnica. Aj. Zbyt wcześnie na takie rozmowy, chłopaki, no co wy. Rozmawiajmy o... Nie wiem, kosmosie. O czymkolwiek. Dobra, ja tak normalnie jadę windą do was i was znaleźć. Tu bloody... Dobrze, jedźcie windą, no. Jedźcie, nie wiem, czy wiesz... Bo tak, jeszcze... Jedźcie tą windą, to jest bardzo ważne. To jest bardzo dobry pomysł. Żeby pojechać tą windą. Mówię ci. Już teraz jestem skonfundowany troszeczkę, jak mi to powiedziałeś. Nie wiem, czy kłamiesz, czy nie do końca. Nie, to chodź z diabłem za mną, szybciutko. Ty. O, jestem. Tu, wstań tu, pilnuj tych drzwi. No. Cześć. Jaki szutów. Dobra, pilnuj drzwi, no. Ja się nimi zajmę. Gdzieś tu jest jeszcze jeden. Dobra, dupa, nie domyślmy się, o co chodzi. Okej. Zwykły dzień. No nie jestem tym robotem, zostaw go plaga. Czyli ale jest tam. Zostaw biednego Artu. Czyje to łóżko? No, zostaw jest. Imperator spał w takich warunkach właśnie. Właśnie, spał w takim kurde inkubatorze. Co ty myślałeś, to ty nigdy łóżka Imperatora nie widziałeś? No właśnie nie. To tak na podstawie książki został skonstruowany właśnie inkubator. Jak się drzwi otworzą, to znaczy, że he's out. Ej, spokojnie, nie ma mnie tutaj. No. No, nie musicie tak przeczesywać tego terenu, co nie? I pod schodami sprawdzać. Tam mnie nie ma na pewno. No. Człowiek się normalnie troszeczkę pogubił. Urządzenia? Może jestem tym urządzeniem właśnie, diabeł. Co myślisz o tym? Ja myślę, że to jest bardzo możliwe. Nie wiadomo. Ej, już wiem, musisz zostawić spray na ścianie, to wtedy spowoduje, że... O kurde, zwyczaili mnie. Turbo! Oho. No. Halo? Czy on wyjdzie? Nie wiesz, a tu jest. Jest pod proszę schodem. Umrzeć, no już, panie. Czemu ja go nie mogę trafić? Dobre pytanie, dobra. The fuck? O co chodzi? O co ho? No nieźle. Schody były takie takie przerobione były to trochę schody. Ja sobie idę sobie patrzę, a tam robocik biegnie, a za nim coś jeszcze małego i biegają po prostu. No ja się chciałem ukryć fajnie, sprytnie, wskoczyć tam na półeczkę. Ja przypadkiem do Bladiego w ogóle strzeliłem, bo strzelałem do laleczki małej i nagle, o kurde, coś się ruszyło obok. Ej, tak znowu się coś... Znowu się runda nie kończy. O nie, to musimy się... Dawaj, zabijemy się. To musisz się zabijać, co nie? Trudno. I gitara. Coś popsute jest, co nie? No. Ale oficjalnie liczymy wyniki, kto ile razy wygrał. No tak, ja liczyłem, wygraliśmy wszystkie rundy. Dobra, kolejny zwykły dzień. Teraz my, groźni łowcy, spróbują złapać groźne propiki, prawda, chłopsoniku? Oczywiście, jak zawsze. Teraz, idziemy na sprzątanie. The Vape Nation here. Kościół, to było słychać. Vape Nation? Vape Nation! Myślicie, że co, jak zmienicie się w imperatora, to was nie rozpoznamy? Rozpoznamy was. Jestem tak skryty, że nic mnie nie znajdzie i nikt. Proszę cię, znajdziemy was od tak. Kurde. Próbuj śmiało. Kurde. I my. To ty jeszcze nie wiesz, że my jesteśmy profesjonaliści. Ej, dobra. To Kupson, pamiętaj, szukaj każdą dziurę, przeszukuj, co nie? Ty strzela. Każdą dziurę, co nie? Ło, widzę pisała. W oddali. Każdą dziureczkę. W oddali zobaczył psa. Psła.
Kosmiczny czworonóg. No, kosmiczny czworonóg. Pseł to taki z francuska troszkę. Pieseł. Dobra, ale tu wysoko. Fiu. A może tutaj się gdzieś spali? Dybydy, chyba. Gdzie oni mogą być? Myśli sobie Pladeusz. Pieseł chciał zostać kapitanem, ale porzucił ten pomysł. Mówisz? Porzuciłem. No, siedział na tronie mistrza tutaj przez chwilę. Mm, czyli jakąś co, toaletę, tak gdzieś go obserwujesz, kurde. O. Czyli gdzieś tu musi być w pobliżu w takim razie. Ewentualnie daleko, ale albo nie widu mnie, ja go nie widu. Albo pod fotelem ja totalnie. Ja go szuku, ale na razie nie znajdę. Iron Man też szuka. No, ja go tu szuku. To słychać dźwięk metalu? Uuu. No, tak to w życiu okay. Bywa. Nie mam broni. A to mogę odrzucić. Proszę zostawić moje... O nie, zrzuciłeś mi garczki! Jakie garczki? To jest hełm od droida, no co to, ty? A ja wykorzystywałem go jako garczek do robienia spaghetti. Oh, god damn. Hełm był specjalny do specjalnego spaghetti. Ma ulubione danie małego Anakina. Spaghetti. Kurde. O, pieseł widzę, mam mi taką... układa tutaj rzeczy, bardzo miło pieseł. Mam taką rozchminę i kurde, no nie wiem, zgubiłem. No jesteście bardzo blisko gorąco, powiem wam, że macie do mnie jakieś tak plus minus 10 metrów maksymalnie. Plus minus 10 metrów, I tutaj powiem, że Iron Man droid jest na dobrym poziomie, a pieseł spadł właśnie poniżej poziomu. Właśnie nie wiem, na tak spoglądam, na niego jest ukradka. No. Mówię do niego, siema, Iron Man, co ty robisz, nie? A no, on bije nadal. Kurde, to jest jedna ta z tych skrzynek, mówię ci. Ty 3PO jesteś nie. Chyba, ja pokolorowany inaczej. Siema na maneczko, a on mówi... Siema na maneczko, mi mówisz? O, siema się języki świata. Ej, no kurde, nie ma go tutaj, typiarze. No, droid zniknął, został pieseł. No. Praktyczny pieseł. Wy coś tutaj oszukujecie. Dodinator no. Po prostu. Typiarz, nie, no, tu go nie poważnie chyba. Tu jestem. Już nawet podskakuję. Słychać jak skacze. Nieprawda. Idę to spadać. Słychać. Jeszcze zagrożony przez chwilę, kurde Kuba. Słychać jak skacze. No już to? O nie, no naprawdę. Wow. Ze wszystkich tamtów musiał się akurat znaleźć największy i najdłuższy. Wow. Ale z tyciura. Ostrzelone. No. Dobry był. Gdzie? Pechowo. Gdzieś tu na dole. Możliwe. No! Skrzynką byłeś? No ale skrzyneczką. Trochę unlucky się zmieniłem. Dobrze. No. Kurde, typiarze. My żeśmy zgłupieli. Geronimo! No, musisz to. Się... O, jak się fajnie wygięłeś, wziąłeś to? Wygięłem się. Dobre kryjówki były, no. Muszę przyznać, że gruba robota, co nie? No bez przesady, no trochę mi się dotyło. Kill Bloody. Kill me. Wow. Zabiłem Bloody. Znowu remis, o kurcze. Jebałem. Jak to się dzieje? Wow. No dobra, teraz się tak ukrywszy, że się zestrawszy. Ty? Let's go. No łatwiej cię będzie znaleźć, nie? Bo to będzie specyficzny zapach. Hehe. Tati kosmiczny, jak musisz bąka, to... Nie, ja też tak uważam. Okay. Ej, właśnie, dobra, co? Co jest? Chowaj się tutaj, ja się tu... Jakbyś puścił bąka w kosmosie. To ja idę tutaj. Teraz mi zagwozdkę taką dałeś troszeczkę. A. Aż wpiszę to zaraz w Google. Tak zrobię. Na pewno ktoś już tego szuka. No kurde, co się... I czemu ja mam cały czas napis? O, dobra, puścisz... Okej, ja już swoją kryjóweczkę mam. Tak, rodzaje bąków, teksty jaja.pl. Nie, to nie to. Nie, no nie rób tak. Później poszukam. Taki. Proszę. Ooo. Ale dałeś siadu, no. Ej, nie mogę się ruszyć, what the fuck? Ej, jakby co to wyjechaliśmy widną na górę. Naprawdę. No skam, mówisz. Wow, zablokował mnie Artuditu bez ditu. Windą na górę pojechaliśmy. No, 7%, naprawdę. A jest góra? No, jest góra. Jest góra. Trzeba winną pojechać. Faktycznie to jest góra, dobra. No. Ej, mówię wam, pojechaliśmy winną, sprawdźcie to lepiej. Już jadę. Sprawdźcie te dymy. Nie krępujcie się, na pewno tam pojechaliśmy. Chłopaki. Jesteście. O cholera, ale zepsułem teraz. Piotrek, jak oni z tą winną to żartowali, chyba nie weszli, wiesz? No, to mi się wydaje. Nie wiadomo, czy żartowaliśmy, a może była to półprawda. Na przykład. A o, znaczy trochę weszliście, trochę nie. Prawda? No, na przykład jesteśmy na krawędzi windy. I co wtedy? Albo w windu. Albo w windu. Na krawędzi. Jak Maze windu. Prawdy. Mace windu.
No co easy to fajnie. No. A może jesteśmy na dole? Nie, na dole nie jesteśmy, bo tam się nie schodzi. Tam nie wolno. No, tam nie wolno. A mówiła, że nie możemy tam chodzić. Kupson, gdybyś zobaczył moją kryjówkę, to po prostu stary, by się zesrał 7 razy. Za chwilę tam przyjdę. Nie przychodź tutaj, dobra. Nie przychodź. Daj mi chwilę. Nie, przychodź tu, bo mnie spalisz. Ty przychodź tu. Jak Anakina. No, dokładnie, jak Anakina. Śmieszek. Dzięki, chłopaki. No, nie wiem, czy wiecie, Diabeł nie lubi Gwiezdnych Wojen. I teraz wszyscy piszemy w komentarzach: Diabeł, czemu nie oglądasz Gwiezdnych Wojen? Byś się zabrał za porządną kinematografię, a nie... Kinematografia! No, moja ulubiona dziedzina. Weź obejrzyj dobry film, teraz wszyscy tam piszemy: Diabeł, dlaczego jesteś taki głupiutki? Oglądaj Gwiezdne Wojny, głupiutki Diabeł. No to nieźle. No i piszemy już takie komentarze, a jak jesteście na moim kanale, wchodzicie na Diabeła i tam też piszecie mu komentarze takie. Kuba, bo ja cię tak gonię, o, tu jesteś, dobra, nieważne. Kuba, bawiłem się w Imperatora, przepraszam, Imperator, a swoją drogą. Znaczy, według mnie to się bawiłeś w garnczek, tak jak mówi Piotrek. Kurde. Co? No tutaj podchodzę do fotela, a tu jakaś dłoń wystaje. Mówię, co jest grane? Patrzę z drugiej strony. Bawi się Imperatora, no. Kurde, za blisko byłem fotela, debil. Kill yourself. No nie, tak z taką dobrą kryjówkę. Widziałeś, jaką kupsą miałem kryjówkę? No widziałem. Bardzo ładne. Jak to mogło się nie udać? Człowiek schowany za tronem? No, ja. A ja im chciałem uciec, to kurde, odepchnąłem się od jakiegoś robocika innego i mnie zrzucił. Wiesz jak jest. Właśnie widziałem, w ognie przebiegałeś w ogóle. No a nie wiem, bo tak spadłem obok ciebie, jak byłem krzesłem. To nie wiem, tak nie widziałeś tego? Właśnie zauważyłem, dlatego za to. Ale już ty fajny. On jest fajny? Tak? Jestem fajniutki, najfajniejszy! Taki z ciebie cwaniak? Tak, o, mogę wam pomóc szukać Diabeła nawet. Taki. No, oh, why you do this? O kurde, yeah. Miło swojej strony, Plagus. No. Milutko! Świecę się! A, to latarkę miałem włączoną. Jak to kolera jasna. Byście mnie znaleźli, chyba. Chłopacy. Słucham. Jestem takim fajnym, takim jakby... Taki niby stormtrooper, no nie? To GG, wypy. Ale taki nie do końca. Stormtrooper? Tak. Biały trooperek taki. Jakby, niby. Dobra, chłopaki, ja już jestem tak schowany, że to... No, już no ja widzę cię tam przy schodach właśnie, Kupsonie, jak sobie biegasz. No jak mnie już nie ma przy schodach, to ty ale już byłeś. Ukujesz. Ale byłeś przed chwilą. Coś mnie tutaj tam oszukujesz. Stormtrooper. No kurde, tutaj był Stormtrooper. 100%. O! O! Nie! On wiedział, że jestem tym małym Stormtrooperem. Byłem przyjacielski. Ale to było dobre. Ej! Zamknęły się drzwi, Plaga. O, już otwarte. Czekaj, Bladi, bo tutaj jest podejrzana z... Znaczy, baza, powiem tak, spadła. Tym podejrzewaniem to bym nie podejrzewał za bardzo, bo jesteście daleko ode mnie. Nie, no niech podejrzewają. A, bo polecam. Podejrzewujcie. No, o, zamknąłeś się, Bladeuszu. Tam jesteś zamknąłeś. O, już, koniec. Wow. Tam jesteś zamknąłeś. Właśnie próbowałem to tak wejść, kurde. No, chłopaki, powiem tak. Jestem tam, gdzie jeszcze was nie było. I musicie tu dojechać przez coś, o. O, to rzeczywiście ciekawe, no o co może chodzić. Co tutaj stało? Jeździ po tej mapie? Znaczy powiem ci tak, że ta moja kryjówka jest na tyle OP, że mogą mieć problem nawet z... Wiem. To linia metra na pewno. I co, gdzieś trzeba pojechać, dobra. Jechu. A co, na górze jesteście, łobuski? No tak, obaj przecież, ja jeszcze żyję, nie? Dobra, Kupson, idź na górę, zweź go tam, wyteguj. Nie, to znaczy ja już pojechałem na dół, panie Bladeuszu. A, no i tu mam... Na dół, tu na dół też się da jechać? A nie, to jest ten sam dół, który jest moją górą, także spoko. Aha. No i na przykład sobie widziałem Kubę, tu sobie przebiegł na przykład obok mnie. No, rzeczywiście. Ja tu w ogóle kwki nie mam, tu podgląd na niego.
strzela do różnych rzeczy. Coś się stało, oj. No Iron Man nie wytrzymał presji, no. Takie ciśnienie w środku, właśnie, chyba mu czachę zmniejszyło, no właśnie. Ej, no dobra, dobra, diabeł, przyznaj się, gdzie ty jesteś w obucie? No, powiedziałem ci już 3 razy, że jestem w jeździe z windą i że widziałem Kupsona, który przed sekundą padł. Ciekawe, ciekawe. Daj ciało Kupsona, a on pokaże ci. Kupson popełnił samobójstwo, taka presja. Powiem ci tak. Położenie o, jego prawej stopy. Nie, ręką ci pokazuje, gdzie on jest. Nie, no dobra, stopą. To jest stopa, prawą to jest stopa. Stopą. No dokładnie. Jego prawa stopa wskazuje miejsce położenia diabeła. Ale ja nie wiem, czy u mnie inaczej nie będzie ciało leżeć. Sobie. Możliwe. A, nie, chyba nie, no tak jak u mnie i u Plagi leży tak samo, to u ciebie też będzie. Tak, jego stopa równo pokazuje palcem u nogi. No właśnie, właśnie. Nawet go widać stąd. Jakbyś se kucnął i się rozejrzał, to go widać. Od stopy oczywiście. No może i niekoniecznie. Nie, chyba inaczej pokazuje. No jakby... A jednak nie. Ale kryjóweczka dobra. No. Dobra kryjóweczka. A czym był, bo nie widziałem? O takim czerwonym czymś. Dobra kryjóweczka, dobra. Butla. Dokładnie, nowoczesnym waniszem, wiesz o co chodzi. No, nowoczesny wanisz taki. Bardzo ładny. O i te. Ile i drawy i go. No i go, chowanko jakieś. 30 sekund na ucieczkę. No, dobra. Strasznie kapitanie, długo. No gdzie uciekłeś? Ej, cicho, cicho, ja mam taki świetny plan po prostu na nich. Ale dobra, wejdź tam głębiej, ale nic nie rób, dobra? Dobra. Co? Bo mam pieseł świetny plan. Mówi do Ironmana, żeby wszedł głębiej, ale nic nie robi. I spusta się na stole. Co? Cześć, co? Ja mam... Co? Nie. Okej. Dobra, czekam tylko na nich. Okej. Piotrek, my chyba będziemy brali w tym udział. Ej, też. Tu jestem, frajerzy! Chodźcie tu! Co się stało? Chodźcie tu, frajerzy! Żegnajcie! Wow! Nie, to można chyba zapraszam. Otworzyć. Dobra, idź tam wyżej. Idź wyżej, wyżej. Cześć. Dobra. Poczekamy no. Na nich. Zaraz tu przyjdą. Są tam. Poczekaj, czekaj. Jak oni to zrobili w ogóle? O nie! To jest grane. Zapytali mi drzwi, no. Ten zamek jest tylko czasowy. Już. Sam jesteś czasowy. No zobacz, no otworzyły się. Wszedł, no. Nie. Poczekajcie, pójdę sobie na chwilę. Poczekajcie. Ciążę to tylko. Jezu. Gdzie i jest teraz, Kupson? Gdzie jest Kupsonem? Borolek. No. A bo ty stałaś. Butlo. Baberba. Ej, to było nie fair. Był jakimś talerzem. Jakiś kill i chyba the final countdown, guys. Dobra, jakaś fajna rund. Dobra, nie ma problemu. Fajna rund. Fajna. Okej. Just kill yourself. A, właśnie, zapomniał, że... Sorry. No dobra, teraz lepiej ukrycie się tak, żebyśmy was nie znaleźli. Tak jest, plan ogólnie co rundę, ale... Ale nie macie żadnych szans, bo zawsze was znajdziemy. Ha! Dobra, okej. Okej. Gdzie się ukrywszy i tak was znaleźliwszy? O. Brzmi dobrze. Brzmi jak super zabawa, co nie? Szampańska. Yeah. Dobra, 2 sekundy, 1. Ło, wow, już? No, jakie cicieły. Dobra. Cicieły skróciły czasy. Bardzo. Łe. Teraz tam, gdzie oni mogli się schować. Kryjówka pewnie jest tak zuchwała, że aż śmieszna. Zuchwała, śmieszna kryjówka. Jest... Obawszy się, musieliśmy ich znaleźć. Ja tutaj pamiętam, psie, jak to wszystko zejdź z tego. Nie można po meblach chodzić, czaisz? Bo sierść zostawiasz. Ło. Spokojnie. Galaktyczna sierść. No, dokładnie. Koń o sierści nie zostawia. Panie sierści nie sprzedam. Szczela tutaj. Alright. O, pies. Alright. Gdzie jest pies? Here it is, yes is. Dobra, tutaj chyba czysto. O, przeszedł, tu na kładce się wypina. To wypina tego wina. O, pies strzela przez kładki. Czyja jest winia, nie? Kto jest winny? Dzień dobry! Coś się pan pomyliło po prostu. Rozegrane.
Kurde, takie miałem przeczucie, że coś tutaj jest na rzeczy, co nie? Dobra, się będę pier... Oj, nie, nie mam tego, nie mam rakietki. Przypadkiem chyba to weszło trochę. Wysnajpił Bloody, no, no i co, nice. Co z tą waszą kryjóweczką? No powiem tak, wyszło lepiej niż miało wyjść, także, znaczy gorzej niż miało wyjść. No dobra. A diabeł, a ty czym byłeś? A takim pokebolem troszeczkę, to takim niby Artu Ditu, niby Ditu, tylko... Jak wcześniej był tylko Artu, to teraz było Ditu samo, wiesz? Z tę stronę, to druga część jakby. Artu Ditu, no. Ej, to chyba tym akcencikiem kończymy, co nie? Eloszka? No, bardzo fajny akcencik. Majzi, hej.